Odwiedziłem znajomego rzemieślnika, który też zajmuje się odnowieniami. On jest akurat bardzo dobrym polernikiem. Leszek, i zapraszam, pokażę, co u niego było. Witajcie, szanowni widzowie. Dzisiaj pokażę Wam, jak ktoś zepsuł ten kielich przy odnowieniu. Ten z lewej strony nawet dobrze się trzyma. Są to wyroby rok około 1600. To jest Austria albo Włochy, a to jest prawdopodobnie Włochy. Tą koszulkę widzicie, ona jest ręcznie robiona, wybijana z blachy. Czasza jest srebro, srebro można łatwo rozpoznać, znaczy mnie można łatwo rozpoznać, wystarczy wziąć w dłonie. Tutaj nawet jest punca, 800 srebro, mogła być później nabita, ale przeważnie oznaczano. Ocenia się też wyroby po gwintach, tutaj widzicie gwinty niemetryczne, robione ręcznie. To przechodziło przez odnowienie, ale akurat było wykonane z grubej blachy. To widzicie, to było wszystko wykuwane ręcznie na masie jakiejś plastycznej. Plakietki były odlewane. Z odlewem też wtedy jakichś tam problemów nie mieli, ponieważ jak był dostępny wosk, można było sobie łatwo odlać takie elementy. Ale najpierw należało wyrzeźbić. A przeważnie rzeźbiono w wosku, jest to znana metoda odlewnicza na wosk tracony. Takie przedmioty rok około 1600 przeważnie były robione, że stopa była robiona z mosiądzu, ponieważ jest to element nośny, a czasza, czara, czyli ta góra kielicha, była wykonywana ze srebra, ponieważ srebro jest bardziej kowalne, bardziej łatwiej się kształtuje. No i też pewne wymogi były, dlatego było ze srebra, ponieważ taki kielich kosztował dużo pieniędzy, można było za niego kupić, no, podejrzewam, że wioskę. A teraz zobaczcie, jak ktoś zepsuł przy odnowieniu kielich, potraktował go szmatą, spolerował, pozłocił, bo pozłocić najłatwiej, jeszcze tutaj włożył paskudną oprawkę ze świeczki jako łącznik. I zobaczycie zaraz pod światło, jakie są dziury. To jest właśnie odstawienie maniany. Nawet jest popaprane cyną, bo mu powychodziły dziury. Przepolerował wszystkie elementy. Zobaczcie, jakie dziury są. Tak właśnie ktoś zepsuł i posmarkał cyną, żeby tego nie było widać. Cynę można pozłocić, ale tylko jeżeli jest czyściutka, 99%. I to jest właśnie odstawienie maniany, zniszczenie przez majstra kielicha, który no, ma dużą taką wartość historyczną, ponieważ no, ma to prawie może 400-500 lat. I tak właśnie ktoś zepsuł poprzez nieodpowiednie polerowanie. Czasza na pewno była wymieniana, a wymieniana była jeszcze przed wojną. Widzicie tutaj tą koszulkę, to też wszystko było wykonywane z blachy, wystukiwane. Właśnie mnie zawsze zadziwia, jak oni mieli takie dokładne narzędzia. No i też przecież musiał mieć albo porządne oczy, albo jakąś szkło powiększające, jakąś lupę, żeby tak dokładnie wszystko zrobić. Właśnie to jest ten zepsuty kielich. Szkoda go, bo teraz, żeby go uratować, trzeba miedziować, bo cyna jest wrogiem w bronzownictwie. Nie używa się cyny, ponieważ cyna uszkadza przedmiot i wtapia się. Cynę to stosują tylko paprochy. Ludzie, którzy nie znają się na brązownictwie i w ostateczności ratują się cyną. Widać tutaj punce, znak towarowy wytwórcy. Przeważnie oznaczano, ponieważ no, to były bardzo drogie wyroby, a też chciano, żeby jakiś ślad pozostał, żeby potem może zamawiający jakiś ktoś wrócił. Odlewanie na wosk to było na zasadzie takiej, iż rzeźbiono sobie z wosku jakąś figurkę. Następnie zalewano to masą, masa twardniała, czyli ta skorupa. Potem wytapiano wosk i zalewano mosiądzem w ten sposób, mosiądzem czy srebrem, w ten sposób powstawały bardzo ładne odlewy. Ale mosiądz musiał mieć odpowiedni skład, to już majstrowie wiedzieli, fachowcy, ile sobie dodać miedzi, ile dodać cynku, żeby mosiądz był dobrze płynny. Z brązu nie odlewano, ponieważ brąz nie da się pozłocić, nawet cyankowo. A teraz Niemcy, to jest wyrób taki bardziej zbliżony, międzywojnie. Na uwagę zasługuje tutaj grawerowanie. Jest to technika rylcem pchanym.
nie wahliwym ruchem, ale pchanym, rylec musi być niesamowicie ostry. Ostrzy się go na tarczy diamentowej. Druga rzecz jest to podstawa, która była wyklepywana ręcznie, czyli na początku była wydrykowana, wyoblona na maszynie, jaką ja używam. Następnie była cięta i lutowana, a te wszystkie elementy były repusowane, czyli były nabijane pudzynami, puncynami. Ten wzór to już sobie rysował ołówkiem czy przez jakąś kalkę. Tutaj widzicie na dole, takie są półokrągłe, to były gotowe puncynki i właśnie wybijał te lilijki, lilie. To są kwiaty związane z Eucharystią, zboże, wiadomo, chleb. Podstawa to jest lutowana z części, widzicie tutaj łączenie, to pękło, kolega będzie musiał zalutować. Ale ten kielich jest dobrze odnowiony, ponieważ nie zostały spolerowane elementy. Nawet została zachowana oryginalna łączka na pokrywce. Bardzo pięknie to wygląda i kolega zrobi go w dwukolorze, czyli po złoci i po srebrzy. Czyli te niektóre elementy będą malowane, żeby powłoka siadała, nie siadała tam, gdzie trzeba. Na koniec pokażę Wam niefachową robotę. Są to drzwi. Te elementy roślinne, winogrona, ktoś pomalował najtańszą pozłotką. Zamiast to pozłocić w latach 2000, złoto było tanie. Złocenie dużo nie kosztowało. Ja to wszystko poprawiałem, czyli tak jak mówię, ze sztuką brązownictwa. Było tam bardzo dużo farby, a nawet były dysze od kuchenki gazowej jako dystanse. I teraz na koniec zdjęcie, jak to odnowiłem. Tu akurat tego nie przywróciłem do stanu pierwotnego, bo nigdy tak nie wyglądało. Po prostu zrobiłem tak, powinno wyglądać. Wymieniłem wszystkie śruby, wszystkie elementy, które były źle zrobione, na nowo. Zadbałem też o wnętrze, o te elementy, które nie widać, bo tam jest Najświętszy Sakrament. Musi to być wykonane godnie z każdej strony. Także dziękuję bardzo za oglądnięcie i do następnego.